Dzień dobry moi drodzy, nowy odcinek na kanale u mnie, survival moi drodzy, spalionym zielonym, patrzcie co mamy za sobą. Mamy farmę owiec, no niestety tutaj świnek, ani nic takiego nie udało mi się tutaj przygarnąć i tak dalej, ale udało mi się zielone owce ogarnąć, więc to jest dla mnie najważniejsze moi drodzy. Mało tego, mamy zaraz właśnie, czekajcie, pościnamy. Dzisiaj idziemy do portalu do Netheru moi drodzy. Mamy tutaj obsydian, w ostatnim odcinku właśnie szukaliśmy obsydianu, mamy obsydian i zapalniczkę, jest wyśmienicie. Pościnajmy, żeby mieć więcej, bo ja będę chciał zrobić dom. Jak widzicie, to jest czwarty odcinek chyba z tej serii, a nadal nie mamy domku. Jesteśmy bezdomni, ale wbijam tu i przepraszam. Dziękuję. Dzięki. 34, dobra, no to jest już jakiś wyczyn chyba, nie? Dobra, to odkładamy. W ogóle patrzcie, znalazłem takie butki. Chainmail boots, czyli takie, no rzadkie są te butki, ale znalazłem w skrzyneczce. Mało grałem ostatnio, moi drodzy, na tym świecie niestety. Ale powracamy do kloców, witam serdecznie, moi drodzy. Bierzemy obsydian, bo na samym początku co robimy? Bierzemy obsydian, robimy portal. Właśnie, no dzisiaj pójdziemy sobie po prostu, nie wiem gdzie zrobić ten portal, bo tu będzie dom. Znaczy weźmiemy te skrzynki oczywiście i tutaj stworzymy piękny domeczek zielony. Zobaczymy, no willa to jakoś mega nie będzie, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Zobaczymy, co tu się stanie, ale nie wiem, gdzie ten portal zrobić, tak szczerze. No, wydaje mi się, że dobrym miejscem będzie coś za domkiem może, co? Albo z tej strony. Tu jest wyśmienicie. Dobra, kopiemy dołek do portalu. Chicken. Przepraszam, musiałem, bo nie mam miejsca, rozumiesz? Okej, tak się robiło portal, pyk. Czy to jest ten moment, moi drodzy? Czy to jest ten portal? Uwaga! Mamy to. Tak jest, moi drodzy. I w ogóle, jeżeli chcecie następny odcinek z survivalka, moi drodzy, dajcie znać w komentarzu. 1500 łapek i nagrywam od razu kolejny. Co się tutaj dzieje? Haha! Farmerzy się kochają. Ja nie przeszkadzam. Mnie tu nie ma. Czy widzieliście, co przed chwilą się tu stało? To było straszne. Dobra, to nie odcinek o farmerach. To odcinek o portalu, moi drodzy. Skończmy z tym. Są takie budki dziadka. I wszystko chyba mamy. Możemy wejść, moi drodzy. Co za piękność. Wszystko mamy? Wszystko. Zjedzmy wewszczyka na odwagę, moi drodzy. I moi drodzy, pierwszy raz w tej serii idziemy do portalu. Halucynacje i zawroty głowy. Jesteśmy! Mam do was trzy pytania. Dlaczego nie mam itemu w swoim eku? Co się stało? Czemu mam tyle wełny? A są moje buty i zniszczone. Gdzie ja jestem? Jestem na jakiejś pust... Co tu się dzieje? Ten portal to jakiś zepsuty jest. Po drugie pytanie w ogóle. Czemu nie jestem w Netherze? Co się z tym portalem stało? Halo, gdzie jest mój świat? Moja wioska? Nie wiem, idźmy wzdłuż tego. Co to w ogóle jest? Przecież na Minecraftie takie coś się nie dzieje, takie rzeczy. Ale jestem biedny, jak ja mam bronić się? Cokolwiek. Czemu tu jest tyle krówek? Ja ich nie będę zabijał, bo jeszcze mnie ktoś jest na pewno od kogoś. Ja tego nie zabijam. O cholera, jak to jest głośno. Nie. A! Jak ja mam się bronić, powiedz mi. Jak ja mam się bronić? On biegnie po mnie. Ja stąd uciekam. Biegniemy wzdłuż tych torów. Zawsze jak biegniesz wzdłuż torów, to może się coś fajnego udać. Jezus, to jest straszne. Co? O, on mnie goni! Gdzie ja jestem? Czy to jest koniec survivala, moi drodzy? Survivalu? Czy to jest koniec ser... A! O nie. Ja nie wiem, co się dzieje. Dlaczego... Biegnijmy do tej latarni. Co tu jest? Wszystko mnie atakuje. Boże, tu jest... Ja nie wiem. Pierwszy level mam w ogóle. Co się stało z moim światem? Halo, Andrzej. Co to jest? Tu ktoś mieszka. Dobra, idziemy tutaj. Czekaj. Żółwik, powiedz, co się dzieje? Gdzie ja jestem? Dlaczego ja jestem w jakimś mieście ogromnym? Jak ja tu mam wejść? Pomóżcie mi, ja chcę przenocować. No nie będę tu wchodzić. No nie ma wejścia nawet. To nie ma jak. Dobra, wejdźmy może tam do wioski. Tam musi być ktoś. Ja potrzebuję pomocy, przecież ja tu nie przetrwam. Ja nie wiem, on hoduje tutaj jakieś te... Pa, ile szkieletów. On to wszystko hoduje chyba. Ale widać, ma jakieś groźne mury, czyli to jest jakiś hardkorowy świat, że w ogóle takie rzeczy tu się dzieją. Ogórek. Nie. Szybko! Przepraszam, że jestem nieproszony, ale potrzebuję... Gdzie jest? Wioska zwykła. Kto wybudowali? Czy to są osadnicy? Czemu tu jest tak bogato? Czemu to są emeraldy? Ożeż, mordeczkę jeżyka kopanego. Czym ty jesteś? Czemu taki dźwięk wydajesz? To jest creepy trochę, ja nie wiem gdzie ja jestem. Co ja jakąś przyszłość chyba wbiłem. Halo. Gdzie są villagerzy? Jesteś! Andrzej, wstawaj! Mów mi, co się dzieje. Małomówni. To znaczy, że ta osoba, która tu mieszka, ona coś robi tym villagerom.
Andrzej! Chcę porozmawiać. Porozmawiać chcę, Andrzej. Tu nie mam z kim porozmawiać. Szukamy osadników, moi drodzy. Nie może tak być. O, następny! Nie wiem, ja nie będę... Dobra, rozumiem. Oni nie są chętni do rozmowy. Tu jest jakiś... A to co jest? Nie, ja się tam boję. To nie zna moje nerwy. Ile tu jest kotków? Gdzie ja do cholery jestem? Powiem, wytłumaczy mi ktoś... Co ja tu robię? Powie mi ktoś, o co tutaj chodzi? Tu jest niesamowicie dziwnie. I niesamowicie ktoś jest tu strasznie rozbudowany. I tu jest portal w ogóle. Czy to jest portal do mojego świata? Nie ryzykuję, lepiej nie ryzykuję. Bobodziarka. Dobra. Nie, ja osobiście nie wiem, co ja tu robię. Moi drodzy, ja nie będę tutaj chodził, bo to nie jest moje miejsce w ogóle. Ja poczekam, nie wiem, co tu mam zrobić. Ja zaraz przekolorowuję ten świat na zielono, moi drodzy. Wszystko tu zielone zaraz będę stawiał. Zbiorę w ogóle więcej wędy będę musiał zebrać i chyba zrobię z zielony świat. Bo to tak trochę ponuro, co? Nie, no na razie się nie wpraszam, bo to nie jest mój świat. I tutaj może być źle. Ja tu nie chcę nic zrobić, bo widać, że osoba, która tutaj mieszka, jest nadziana. Więc ja nie mam zamiaru się wpraszać. Ja na razie spitalam stąd i ja sobie na razie zamieszkam. Ja sobie zrobię lepiankę na razie zieloną i mi to wystarczy. Ja naprawdę, na razie nic nie robię. Oddaliłem się już troszkę od tej wioski, czy to jest jakieś królestwo w ogóle, nie wiem jak to nazwać do końca. Ja tu widzę, że osoba, która mieszka tutaj w ogóle... Gdzie są te krowy? Są. A, creeper! Osoba, która tu mieszka, lubi mięso. I to pochwalam. Dobra, jemy mięso, ale nie wiem gdzie, moi drodzy, nie wiem gdzie biec, naprawdę. Ja idę się gdzieś wkopać w ziemię. I mnie tu nie ma. Moi drodzy, następny dzień, następny poranek piękny. Nie uwierzycie, co się stało, moi drodzy. Spotkałem się z Wojanem, z Wojtkiem tutaj, który jest właścicielem tej posesji całej. I się spotkałem z nim, porozmawiałem, bo to ja byłem włamywaczem, moi drodzy. Oczywiście wszystkie włamania i tak dalej macie pokazane u Wojtka na kanale, u Wojana, wbijajcie na kanał Wojan Games. Tam macie wszystko pokazane, wszyściutko, co się stało, naprawdę, to wszystko. No patrzcie, golem robi disco, tak jest, tańczymy, mordo. No pokręciłbym się, o, zakręciłeś się w głowie, co? No te golemy Wojana również są zwariowane, ale moi drodzy, o co chodzi, co tu się działo? To jest niesamowite, patrzcie, tutaj... Wojanowi cały domek zielony zrobiłem, ale to musieliście widzieć wszystko już u Wojana, tego niestety nie nagrywałem. To po prostu jest wszystko u Wojana, dlatego tam zerknijcie, całą historię macie, co się stało. I jak już z Wojanem porozmawialiśmy, prawda, o wszystkim, to po pierwsze, powiedziałem, że jestem biedny, bo nic nie miałem, miałem wełnę, jedzonko i jak pamiętacie, tylko te budki od dziadka i potrzebowałem... itemki. I ja mówię mu, no daj mi jakieś itemki na sam początek, żebym tam przeżył i tak dalej. A on mi wyrzuca coś takiego. I patrzcie, 14 bloków żelaza, diamenty i to. Wszystko mi to dał. To jest niesamowite, moi drodzy, naprawdę. Dziękuję mu z całego serduszka i ten zielony teren, jak widzicie, nigdzie nie mogę budować, tylko w tym terenie zielonym, no najładniejszy kolor oczywiście. W tym terenie mogę budować swoją chatę. Co prawda w tym odcinku nie zdążymy zbudować tej chaty, bo jest to niewykonalne po prostu, ale patrzcie ile mamy miejsca, to jest... taki deser tu zbudujemy, takiego ogurasa, że to będzie tak piękne. Ale więcej wełny będę musiał nazbierać tutaj, prawda, z tych owieczek. I troszkę właśnie z Wojtkiem, z Wojanem tutaj pochodziłem po całej tej wiosce i zwiedzaliśmy, oczywiście nie całą, bo to jest tak ogromne, że to jest niesamowite. Ale większość mi pokazał właśnie na odcinku i powiem wam, rozbudowany jest tak, że no nie spodziewałbym się tego, naprawdę. Wow, ale dobra, żyjemy, ja tu będę żył z nim. Ale jeszcze jesteśmy w takich warunkach, bo my nie znamy się dobrze i gramy tak po prostu, że dał mi ziemię, ty sobie tam żyj i zbuduj sobie dom, zobaczymy co będzie dalej. Ale ja wiem, że mu brakuje takiego ogórka. To dwuznacznie brzmi, ale brakuje mu takiego ogurasa jak ja. I rozkręcimy tą wioskę w piękną zieloność. Coś niesamowitego będzie, naprawdę tutaj. No nie będę wam pokazywał całej wioski, bo myślę, że to nie ma sensu. Nie mam. Poczekajcie, bo jest. Jest problem. Gdzie są moje nożyce? Muszę sprawdzić, gdzie są nożyce, bo chcę pościnać troszkę wełny na odcinek potem. Gdzieś się zostawiłem swoje nożyce, tylko teraz nie wiem gdzie. Może. Pożyczę! Nie, że kradnę! Ja wyłamywaczem nie jestem, ja nigdy nie kradnę. Ja po prostu tylko temu dywanik, ma tu cieplej.
pięknie tu jest, prawda? Zielono. Ale moi drodzy, ja potrzebuję tylko, ja mu to oddam, ja tylko sobie obetnę, prawda? Powieczki piękne, kochane. Nie mów mi, że Wojan ma obcinaczki. Wojan, czy ty masz obcinaczki? Nie są! Jakie ja mam dobre oko. Dobra, lecimy. Lecimy obcinać. Ciekawe, ile będziemy mieli. O, te. Jak one wyglądają. Nie, one są brzydkie teraz. O, i patrzcie nawet, jak się nazywa? Puszek, Okruszek i Pimpek. To są pieski Wojana. I też mają zieloną obrożę, więc to jest przepiękna sprawa, moi drodzy. Dobra, idziemy je wszystkie ściąć o tym. To i pilnuje, widzę chyba te owieczki, ale dobra. No, nie wiem, rozbudowany jest niesamowicie, nie spodziewałem się tego. Dobra, zcinamy wszystko. Ciach, 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 ciach. Ile tego będziemy mieli? Tego nie wiem, moi drodzy. Przeskoczmy. Ale zbieramy wszystko, tak jest. Tak jest, dawać mi to. Oddawać mi waszą wełnę. Ja już nie wiem, ile tego jest do końca. Ile mamy? Jak dużo? Panie, tego będzie tak dużo? Jak tu jest głośno? Wojan, usisz je, ja tu nie słyszę swoich myśli. No i będę sobie żył, nie? No mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Ale to jeszcze się z czasem wszystko okaże. Moi drodzy, czas pokaże, jak to będzie wyglądać. Cała rozgrywka piękna. Ile tego mamy? Chyba dużo, dużo. Ja chcę taką fajną willę zbudować zieloną. To będzie tak piękne. Ja nie wiem, widzowie, ale to będzie najpiękniejszy budynek, jaki zobaczycie na swoje oczy. W całym swoim życiu. Udowodnię wam to. Dobra, gdzie są jeszcze? Czy ja... Nie, jeszcze tutaj, cała sekta. Zielone. No, piękne. Mam nadzieję, że wasz zielony kolor tutaj, prawda, wasza zielona wełna odrośnie jak najszybciej. Bo wyglądacie strasznie brzydko teraz. Ale będzie super, spokojnie. No mamy tego mnóstwo. Wiecie co, to na razie muszę zebrać jakąś też skrzynkę i tak dalej, żeby sobie ogarnąć te chociaż itemy. No i bo będę w następnym odcinku budował domek. Nie wiem jeszcze jaki, na pewno zielony będzie ten domek. Ale zobaczymy, czas pokaże co i jak. Wszystko się właśnie okaże. Moi drodzy, no nie wiem, chyba w tym odcinku było to na tyle, bo ja więcej nie wiem, czy pokazywać wam wioskę, no chyba znacie, jak oglądacie Wojana, to musicie znać całą wioskę, bo tego jest tu tyle, że to jest nieprawdopodobne. I oczywiście, omal bym zapomniał, w tym miasteczku Wojan oczywiście żyje, jego dziewczyna Kati również. Tutaj jest chyba blok mieszkalny, jakby to powiedzieć, kolorowy. No widać, że tutaj Kati lubi bardzo różne kolory, dziewczęce oczywiście. No zielonego nie ma, więc no troszkę będę musiał z nią chyba porozmawiać. Chyba będę musiał porozmawiać z Kati, żeby tutaj tak nie wyglądało. No, brak zielonego koloru to jest zło. Takie kurde tęczowe kolory, ale nie ma zielonego. No co prawda ma tutaj duże zielone bambusy i trzcinę zieloną, to już jakiś honor mogę zwrócić. Tu jest jakiś hotel, czy tu mieszka Kati właśnie? Chyba tak. Ale nie będziemy wchodzić. O, tu jest jeszcze wejście. To da jeszcze wejdę, ale naprawdę. Gdzie Kati ma wszystkie koty, które miauczą tu? Ile tu musi być kotów? Halo, chcę przejść, dziękuję. A nie wiem, moi drodzy, ja tu będę żył. Ja się cieszę, bo ja tak naprawdę, jak widzieliście mój survival, ja tam zaczynałem od zera, tam nic nie ma. Co prawda miałem już jakieś diamenty i tak dalej, ale te itemy w porównaniu co teraz dostałem i ziemię, jaką dostałem, jeszcze za darmo, nie, to jest coś niesamowitego. Ale wynagrodzę mu to w wełnie oczywiście i w ogórkach, których tutaj oczywiście nie mam. A poznajcie moich przyjaciół w ogóle, tu nie mam niestety jeszcze koloru, ale to są moi przyjaciele. Jest pięknie tu, naprawdę. Jest tu mnóstwo. A to jest jakiś wodny park w ogóle, nie wiem, co się dzieje. No, ogarniemy tu. Coś tu wybudujemy, ja nie wiem jeszcze co. To się jeszcze okaże, moi drodzy, w następnych odcinkach. Dlatego po prostu śledźcie serię, subskrybujcie ten kanał. Będzie, no praktycznie chyba codziennie będą odcinki z tej serii. Zobaczymy, to jeszcze zależy, jak wam się będzie podobać i jak będziecie mnie motywować. 2000 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem z tej serii. Subskrybujcie ten kanał, oczywiście wpadajcie na kanał Wojana, gdzie są 3 odcinki tak naprawdę z moim udziałem. 2 beze mnie tak totalnie, tylko po prostu, że ja robiłem włam. Ale moi drodzy, trzeci to już jest zapoznanie, rozmowa z Wojanem o wszystkim. O wszystkim, o biznesach, moi drodzy. Tam jest wszystko. No, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podoba moja osoba, czyli osoba Ogurasa. Zobaczymy jak to będzie, moi drodzy. Subskrybujcie kanał. Widzimy się już w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Siema.